No, witam Was znowu już w kolejnym odcinku ze Skyrima. I za chwilkę zaczniemy grać, a potem jak skończymy daną misję, ponieważ wydaje mi się, że będzie krótka, opowiem Wam wszystko, co się działo poza odcinkiem, ok? A co, jeśli nie chcę być wilkołakiem? Zapytam to. Twój wybór. Nie będziemy cię zmuszać. Ale do kręgu wstąpisz tylko, gdy twoja krew przyjdź do nas, gdy się przytupisz. Możemy zaczynać. No kurczę, teraz nic nie widzę. Wow, wow. I co teraz mam zrobić? Mam jakąś misję, czy co mam zrobić? Wow, wow, wow. Dobra, jednak bycie wilkołakiem jest całkiem fajne. Najbardziej mi się podobał to ten sprint. Ale co mam? Iść chodzić po białej grani? Wow, zobaczyły mnie. Co tu się właśnie stało? Teraz jestem wilkołakiem. Co to znaczy, jeśli istnieje lekarstwo? Lekarstwo? Ja wolę tutaj polować i zdobywać chwałę. Okej, okay, tak. A więc widzicie kurde, bez ubrania mnie widzicie. A więc szybko trzeba ubrać nasz strój, czyli tak, amulet ten. Buty, zbroja, tak. Tak, i złoty naszyjnik. Nie, amulet lepiej. Dobra. Mam teraz broń ubraną? Nie mam. Dobra, więc teraz wszystko Wam opowiem, o co się stało. Tak. Zobaczmy najpierw na mapę. Poza odcinkiem, tak jak mówiłem, że trochę pogram, pomyślałem, że fajnie by było tak sobie troszkę kowalstwo zwiększyć i poprzechodzić takich mniejszych misji. Co i zrobiłem. Najpierw poszłem do tego oto miejsca, czyli Markart, tak jak oni mówili, najbezpieczniejsze miejsce, ale nic się nie stało. I właśnie w tej kopalni lewej ręki ktoś powiedział, że inną kopalnię, to właśnie tą, zaatakowali tam jakieś ziomki, nie pamiętam ich nazwy, ale kurde, wszystkich wybiłem i tam było w lui dużo złota, z którego potem sobie w kowalstwie pokrasowałem złote naszyjniki. Co jeszcze? Zainstalowałem jedną modyfikację, dzięki której mogę mieczy, sztylety i takie inne przerabiać na to, z czego są zrobione, co bardzo ułatwiło mi ten ogólnie zdobywania poziomów w kowalstwie. Tak, zobaczcie. Umiejętności. Mam jeszcze jedną cechę do rozwinięcia, ponieważ teraz nadal ten w kowalstwo chcę. Tak, mam otwarte, tak, gdzie jesteś? Właśnie, kowalstwo krasnoludzkie. W dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć krasnoludzką zbroję. Mam kowalstwo elfów oraz zaawansowane kowalstwo.
Zamierzam zrobić sobie właśnie to kowalstwo szklane, tak? Oraz też chciałbym zrobić kowalstwo orków i wtedy kowalstwo ebonowe, ale potrzebujemy 80. Właśnie chyba tą jedną cechę właśnie, czekajcie, zużyję na kowalstwo orków. Tak. Dobra. I właśnie pokażę wam, co się zmieniło z tego wszystkiego. Po pierwsze, mam parę krasnoludzkich strzał i młot, który znalazłem. Zamierzam go ulepszyć i używać jego zamiast mojego miecza. Zenchantowałem sobie miecz na płomienie, czyli ogień, jak widzicie. Dalej, ze stroju zmieniłem sobie buty, zrobiłem sobie płytowe buty. Z pożywienia nic się nie zmieniało, księgi, klucze, nic. Właśnie księgi, to muszę użyć sobie wszystko, co znalazłem. A to są jakieś listy, które potem zobaczymy. Tak, mamy miecz, mamy. To jest Lidia? Nie, to jest Aela. Myślałem, że to jest Lidia już. No chodź tutaj. Aha. Okej, powiem, że ten mój miecz jest bardzo OP. Właśnie po tym, nawet właśnie dzięki tym płomieniom. Ponieważ, zobaczcie. Dwa uderzenia. No. Właśnie co do jeszcze umiejętności, to parę rzeczy posprzedawałem i ulepszyłem sobie broń dwuręczną. Tutaj jak widzicie, tamte dwa na górze, czyli wielka szara krytyczna oraz potężny cios. Tak, jeszcze sobie dzięki pieniądzom, które otrzymałem, to sobie umiejętności walczenia dwuręcznym mieczem zwiększyłem, bronią dwuręczną ogólnie. Oraz łucznictwo, ale trochę z tym się pośpieszyłem. Mam jego na maksa, czyli na 5 z 5. Ale jakby to wam powiedzieć, kurczę. Ale jakby nie użyłem łuku i to jakby jest teraz niepotrzebne. Piwo, złoto, srebrny miecz. Przeciwko nie umarłem. Nie, dziękuję. A srebrna ręka, złoto, dużo złota, fajnie. Nie wiem, czy nie da się przetapić tych srebrnych mieczy. Ja sobie wezmę, myślę, z dwa. A jakby co, to potem tutaj wrócimy. Głowy wielkołaków, zarąbiście. Ciekawe, czy właśnie te z towarzyszy, ponieważ to z wielkołakami to było do towarzyszy, czy oni mogą rozpoznawać właśnie wszystkich po... Musieli się zabarykadować po ataku z Kiora. Niemal czuć ich strach. No i co? Idziemy tam, normalnie. Dawać, wbijamy tam. No homo. Gdzie są? No. Zobaczcie, to po prostu mój miecz jest mega OP. Ufer, granat bierzemy, sprzedamy. Festiwal rogaty hełm bierzemy, krasnoludzki łuk porażenia bierzemy, oczywiście diadem bierzemy, wszystko bardzo ładnie, fajnie. Tak, tutaj mamy wielkołaka, kto gdzieś? Wielkołak, poszarpany w spodnie, kurczę, czemu? No chodźmy dalej. I dobra, chodźcie tutaj. Nice. Jeszcze troszkę dalej. Nice. Bardzo ładny i od razu F5. Trzeba, warto zapisać. Srebrny wielki miecz. Ten ziomek zginął od razu. Srebrna sztabka. Złoto tak. Skórzane buty. Właśnie skórzane zbroje tak średnio mi się podoba. Fajnie, że to nie zadaje nam obrażeń, kiedy ten. Zniszczona książka, ale tutaj jakieś złoto.
Kolejne złoto weź. Tam nie wiem co to. Tak, tutaj coś jest. Chodź tutaj lepiej. Nie wiem jak masz na imię. Kurczę, tutaj kolejny jakiś wilkołak. Dobra, otwieraj, otwieraj szybko. Tak ogólnie podoba mi się ten poziom. Ten bardzo poziom. Ogólnie bycie wilkołakiem. Tak. Zniknięte tutaj. O! Co, mnie atakujesz? Co za fujara? Co za... Aha! Co? Skąd? Gdzie? No to było żelazem strzał, przecież nie ogarnę tego. Dobra, więc tak mniej więcej wam opowiedziałem. Jeszcze raz, trójkę. Opowiedziałem wam, gdzie... Ten. Gdzie jest... Kurczę. Znowu zacięłem się. A mogło być takie świetne combo, tak 3-3-3 i tutaj jest ten łucznik, który omal mnie nie zabił. Szybko śnieg na dworze, dziwne. Mikstura, uzdrowienie, nie, tej nie chcę już użyć. Uleczenie chorób, pomniejszej kondycji, magię. O, nie mam jakichś innych. O. Dobra, dawaj na niego. Fuck, zaraz ginę. Elfie? Jaki elf? Czekajcie, dużo tam do tego? Nie, nie dużo. P, muszę... Przywracanie, leczenie, mniejsza ochrona, szybkie leczenie. Dobra, jeszcze, dawaj. Dobra. I gin. Zginiesz w końcu. Fujaro jedna. Oddawaj wszystko. Wszystko zabieram od ciebie już. Nie no, nie wszystko. F5, szybki zapis. I tam mam iść, tak? Powiem wam, że bardzo dziwną nazwę. Skrzyneczki. Bardzo dziwną nazwę biorę. Sobie wybrali żelazne ręka. Złoto elfia zbroja. Warto. Jadę stalowa buława i awansik. Awansik damy sobie bardziej na zdrowie oczywiście. 180-180 i trzeba coś ulepszyć. Tutaj nie. Broń jednoręczna, blokowanie, ciężki pancerz. Możemy dopasowanie blachy albo żelazne pięści. Wolę dopasowanie blachy. Tak. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. I od razu F5, żeby zapisać. Okej. Okay. Od razu F5, żeby zapisać. Nie te drzwi. Od razu F5, żeby zapisać. Jest wszystko okej. Okay. Ten ziomek sobie tylko... Odpoczął, bawię się sobie z krzesłem, ale okej, lepiej. Co to jest? To jest jakaś skóra, kurde. Musimy tutaj iść. Srebrna ręka. Tak, pomóż mi! Gdzie jesteś? No zarąbiście. Jej, może jednak weźmiemy ten młot. Ten młot krasnoludki i broń krasnoludki młot, świetnie, mam nadzieję, że on zadaje mniej obrażeń, ale jakby nie wiem, warto spróbować, tak? Ogólnie wyglądem całkiem fajnie wygląda, jej, zarąbiście bardzo. Hmm.
Ale jest słaby. Na, kurczę. Słaby jest bardzo. Dobra, ja w tym miejscu sam dokończę ten dungeon, ponieważ za dużo tego, odcinek też tak średnio wyszedł. A więc żegnam się z wami.